Moi drodzy, przechodzimy do pierwszego meczyku. To sobie tylko wejdziemy do karty, do karty Dzianego. Wszystko działa. Trzeba dwa razy się upewnić, bo spectator, jak to spectator, czasem lubi nawalać. No i po zmianie sceny Hearthstone, znaczy OBS stwierdził, że weźmie sobie innego Hearthstone'a. Ale to nie problem, obcykani jesteśmy z takimi problemami. Tak więc witam was bardzo serdecznie na pierwszym dzisiejszym pojedynku. Półfinał pomiędzy Dzianem Druidem a Turukiem. Dziany na pierwszą walkę wziął sobie Warriora, natomiast Turuk z tego co widzimy Zolloka. Warrior Dzianego to Grim Patron, jak nie trudno się domyśleć chociażby po Inner Rage'u. Kontra Zolok, no szykuje się nam ciekawy meczek. Turuk, jakie rozdanko ma? Jest Sowa, która na początku może nie jest być za specjalnie przydatna. Znaczy, jest tutaj opcja wyciszenia chociażby Akolity Bólu, żeby Dzian nie dobrał zbyt wielu kart, ale nie jest to raczej karta, która jest jakaś super mega istotna. Jest Szef Chochlików, który może być zagrany w kolejnej turze, co fajnie troszkę utrudnia życie Warriorowi, ponieważ nie będzie miał jak go zabić z broni. A tak jak widzimy, Dziany nie ma Fear Warrack, samo dopiero Death Bite'a, więc ten Chochlik dwie tury na stole by sobie spokojnie pożył. Natomiast Turuk decyduje się na zagranie Jajka. Być może w obawie przed jakimiś AOE na przykład. Zobaczmy, co Dziany może zrobić. Dziany w tym momencie jedyne, co może zagrać, co ma jakiś większy sens, to Big Game Hunter. Tak, żeby troszkę skontrować tempo Turuka. Czy na to się zdecyduje, czy zdecyduje się rzucić Hero Power? Jednak jest Hero Power. No i w kolejnej turze prawdopodobnie zobaczymy Deathbite'a z Piratem Stoutem. Tymczasem Turuk będzie sobie budował, myślę, że dosyć konkretnie stół. Są demony na ręce, tylko tych demonów wydaje mi się troszkę za dużo. Ten Herald Pustki fajny jest w momencie, w którym może wrócić na stół chociażby Strażnika Zagłady, czy jakiegoś większego demona jak Malganizm. Natomiast w przypadku Postrachu Pustki czy Impa to już nie jest tak duże value. W związku z czym Turuk decyduje się zagrać Impa, żeby po prostu tego Herolda dograć w późniejszym czasie, kiedy na jego ręce będą znajdowały się same fajne demony. Bo w tym wypadku 33% na Doomguarda to niezbyt dużo. Dziany oczywiście Death's Bite w Impa, no i prawdopodobnie zobaczymy też Pirata, być może Inner Rage w Impa, też małego Impa, po to, żeby pozbyć się tych kreatur. Chociaż wydaje mi się, że tutaj Dziany bardziej będzie chciał tego Inner Rage'a zostawić na przyszłą turę, żeby rzucić Grim Patrona Inner Rage'a i zniszczyć Death's Bite, a wtedy cztery Grim Patrony po jego stronie Turukowi na pewno sprawiłyby lekki problem. Chociaż tutaj jeszcze Dziany się zastanawia. Może rozważa sens zniszczenia tego Impa i zastanawia się, czy nie zniszczyć Flame Impa. Jednak jest atak Szewa Chochlików, ale Pirata nie ma. Pirata nie ma, być może w kolejnej turze razem z Grim Patronem i Inner Rage'em. W tym momencie Pirat, jedyne co by zrobił, to od Flame Impa prawdopodobnie zginął. Chyba, że Turuk miałby na ręce jakiegoś Dark Iron Dwarfa lub chociaż Sierżanta czy Power Overwhelming, żeby jajko dopalić. Ale jak widzimy, Turuk tego na ręce nie ma. Zastanawia się nad Heroldem Pustki. Tutaj jeszcze ewentualnie ten demon za 3 też nie jest najgorszy, bo można zniszczyć jajko z Impem i wtedy on miałby statystyki 4-6, czyli nie ginąłby tak prosto od Deathbite'a. Natomiast sam Herold od Deathbite'a zginie, z tym, że nie powiedziałbym, że Dziany będzie tak bardzo, bardzo chciał tego demona w tym momencie zabijać. Widzimy Grim Patrony, widzimy Pirata, Inner Rage prawdopodobnie w Patrony, czy w Impa? Nie, w Patrony oczywiście. No i atak Deathbite'em, żeby jak najwięcej Grim Patronów stworzyć. 5 kreatur po stronie Dzianego, całkiem sporo, kontra 3 kreatury po stronie Turuka. No i jak Turuk będzie tutaj chciał Situation ogarnąć? No Situation nie jest taki kolorowy dla niego w tym momencie. Szybkie zetknięcie, czy wszystko gra? Jest Sowa, która oczywiście może wyciszyć jednego Grim Patrona, ale poza tym pozostała czwórka, no już tutaj robi dosyć spory problem. Tym bardziej, że ten Pirat broni, jakby na to nie patrzeć, Grim Patrony przed śmiercią, więc nie ma opcji zabicia tym Heroldem Grim Patrona, a potem powiedzmy Strażnikiem Zagłady drugiego. Jest wyciszenie Pirata, jest Postrach Pustki, duża kreaturka z 5-5, tak? Tak, 5-5, plus 4-4, plus Strażnik Zagłady zdrowego Grim Patrona.
No i stół Dzianego już troszkę zmniejszony, skrócony. Tymczasem u Dzianego Battle Rage po 4 karty, no w tym momencie jest to na pewno mocne zagranie. Plus jest Slam, jest Execute, jest Whirlwind, jest drugi Battle Rage, więc mogą zostać dobrane kolejne karty. Czy Dziany może w tym momencie bez większych problemów sprzątnąć stół swojego przeciwnika? Mam wrażenie, że tak. Inner Rage na Grim Patrona, tak Grim Patronem w cokolwiek, Slam w drugą kreaturę, atak piratem, stół Turuka zostaje bez kreatur. Jest jeszcze możliwość Whirlwinda. Whirlwind też jest ok, bo tutaj w momencie, w którym Dziany zagrałby Whirlwinda, obydwie kreatury miałyby po trójce, rozmnożyłyby się Grim Patrony, więc też bez większych problemów ten stół zostałby sprzątnięty. Inner Rage i prawdopodobnie jeszcze Battle Rage, żeby dobrać karty. Czy jednak Slam? Slam? Slam. Slam w Grim Patrona, żeby jak najwięcej tych Grim Patronów stworzyć. Dziany nie boi się żadnych AoE ze strony swojego przeciwnika jak Hellfire. Zresztą słusznie, jak widzimy, Turuk w tym momencie żadnych obrażeń obszarowych na ręce nie ma. Jest Sylvana, na Sylwanę brakuje many, jest możliwość dogrania Coina i zagrania Loteba lub też Doomguarda, natomiast ani jedna, ani druga karta tutaj jakoś super specjalnie sytuacji nie ratuje. Dziany ma na stole 14 obrażeń, więc jest 8 of Lethal. Jest jeszcze Gromasz, jest Devsby dobrany z top decku. Nie zdziwiłbym się, gdyby Dziany tutaj postanowił zabić tego Loteba, zaatakować trzema Grim Patronami po killu w przeciwnika i bronią tak samo, żeby w kolejnej turze dokończyć dzieła zniszczenia Gromaszem. Dziany tutaj używa Devsbyta i Grim Patrona. Jasna sprawa. Jasna sprawa. 3 razy fejsik. I tyle ze strony Dzianego w tej turze. No i w turu raczej się nie obroni. Zastanówmy się, czy może jakoś... Ma jedynie Doomguarda, którym może zabić jedną kreaturę. Pozostałe 3 zostają. Broń zostaje, Gromasz na ręce u Dzianego zostaje. Sylwana nic nie robi, w związku z czym Turuk decyduje się poddać pierwszą grę. I Dziany wygrywa 1-0. Ale nie zagra już więcej w tym półfinale, przynajmniej swoim Grim Patron Warriorem. Teraz zobaczymy, jakimi deckami zdecyduje się Dziany. Ja się przepraszam, jakim deckiem Dziany zdecyduje się grać w drugiej grze. Gramy oczywiście w formacie Best of 5 Conquest, czyli w momencie, w którym ktoś wygrywa daną talią, musi talię zmienić. Nie może grać drugi raz nią. Przegrany może grać. Przegrany może grać wedle woli. Albo zostawić deck, albo wymienić. Tutaj widzimy, że Turuk decyduje się zostawić deck. Natomiast Dziany na drugą giereczkę wybrał również Warlocka. Jak nie trudno się po tych kartach domyśleć, nie jest to jakiś agresywny Warlock, tylko bardziej kontrolny. Żeby nie było niespodzianek, to podpowiem wam, że jest to Reno. Oczywiście, czyli deck, który tak naprawdę wyparł w tym momencie Handlocka. Handlock jest to talia, która powstała chyba na samym początku Hearthstone'a, w momencie, w którym był pierwszy dodatek i utrzymywała się do wyjścia Reno bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście w różnych wariacjach, z różnymi kartami, raz z demonami, raz bez demonów. Natomiast no, mimo wszystko powiedzmy ten taki core handlockowy gdzieś tam zawsze od tej podstawki grał. W tym momencie został troszkę wyparty przez Reno Warlocka, czyli 30 pojedynczych kart z Reno Jacksonem, który leczy do fulla. Jak wygląda matchup Zoloka na takiego Renoloka? Myślę, że tutaj dużo zależy od przejścia, od drawu kart. W pewnym momencie Zolok już po prostu będzie... Na początku oczywiście będzie starał się walczyć o stół, ale w późniejszych fazach raczej będzie starał się bić przeciwnika i liczyć na to, że przeciwnik tego Reno nie ma. Mimo wszystko w tym deku Dzianego, tak jak widzieliśmy, jest Alex, jest Hillbot, jest Widzący z Kręgu Ziemi, jest Reno, jest masakrycznie dużo heala, więc agro deki czasem mają problemy. Żeby to wszystko przehealać, Dziany już na ręce ma 2 z 4 takich głównych heal card. Jeszcze tam pewnie, znaczy jeszcze może czaić się jakieś wyssanie duszy, które jest kolejnym healem za 3. Natomiast no tutaj głównym heal engine'em jest Reno. Powolutku gracze budują sobie stół. Spedlera, Mortal Coil,
Fajna karta na Zoloka, są tutaj impy, chociażby z implozji czystych pająków, czystego szefa chochlików, więc można dobić jakiegoś impa, zabić, dobrać kartę. Można dobić oczywiście jakąś większą kartę, która dostała obrażenia. Demon Raf u ręce Nadzianego, na ręce Udzianego. Demon Raf też jest całkiem ciekawą opcją zazwyczaj na Grodeki, natomiast w przypadku Zoloka, którym gra Turuk, w sumie to jest to bardziej Demon Zo, niż taki czysty Zolok, z tego co widzieliśmy w pierwszej grze. No nie ma tutaj jakiejś dużego value, ponieważ Turuk ma sporo demonów, a w związku z czym ten Demon Raf no nie będzie tutaj jakąś mega kluczową kartą, aczkolwiek w niektórych sytuacjach oczywiście jest w stanie cały stół sprzątnąć. Skoinowany Shredder od Dzianego, no i tutaj Turuk powoli może mieć problemy. Jest implozja, jest Sowa. Sowa w tym momencie zagrana niewiele daje. Wyciszenie tego Shreddera bez możliwości jakiegoś takiego łatwego killa nie jest niczym specjalnym. Ze Shredderka kreatura 1-2, czyli poniżej średniej, tutaj RNG uśmiechnęło się troszkę bardziej w stronę Turuka. Zabicie Dark Peddlera, no i w tym momencie stół Turuka wygląda całkiem zacnie. Czy Dziany ma możliwość pozbycia się tego stołu? Całego nie, ale dużej części na pewno tak. Zobaczymy jeszcze, co z Mortal Coila dobierze. Oj, chyba nic. A tutaj ktoś mi awansował do czwartej rangi. Gratulacje. Demon Raf w tym wypadku... Demon Raf w tym wypadku nie jest taki zły, bo można tym 1-2 rozbić pająki. Wtedy jest 1-1, 1-1, 2-3. Rzucić tego Demon Rafa na demona nie podziała, ale lewą część stołu zabije. Obrońcę Argusa można dobić śmiertelnym wirem. I wtedy to jest nawet, myślę, całkiem nie najgorsze wykorzystanie tego Demon Rafa, bo w kolejnych turach nie podejrzewałbym, żeby tutaj było jakaś masa niedemonów po dolnej części stołu, na dolnej części stołu. W związku z czym w tej turze wydaje się być to nie najgorsze, natomiast Dziany decyduje się dobić małego impa, dobić szefa impów i dograć widzącego z kręgu ziemi, no który tutaj teoretycznie traduje za dwie kreatury, ale praktycznie Turuk może go sobie spróbować zabić chochlikozą, ewentualnie zagrać w tym momencie Argusa, żeby zbufać kreatury, chociażby Argusa, który jest na stole, i zabić tego widzącego bez większych problemów. Z tym, że to zagranie spotkałoby się z tym Demon Rafem w kolejnej turze, mogłoby tak być, chociaż ten Demon Raf też nie zabija wszystkiego, więc nie ma takiej dużej wartości. No zobaczymy, na pewno Turuk ma teraz możliwość zagrania chochlikozy, jajka, natomiast i samo jajko, znaczy tak, nie można zagrać obydwóch kart, w związku z czym samo jajko niewiele tutaj robi, chochlikoza robi troszkę więcej, jeżeli zabije tego widzącego, a ma na to 66% szans, to jest nie najgorzej, myślę, po jego stronie stołu byłaby jakaś tam armia maluczkich. W kolejnej turze mógłby dograć sobie Argusa plus jajko, ewentualnie Sylwanę. I to byłoby moim zdaniem całkiem spoko. Zagranie jajka, strajdowanie dwoma kreaturami, niewiele tutaj daje. Obrońca Argusa też jest ok. Natomiast zastanówmy się, czy teraz Dziany nie będzie chciał tego sprzątnąć tym gniewem demona. Raczej nie, bo w poprzedniej turze był ten Mortal Coil, teraz Mortal Coila nie widać. A rzucenie gniewu. Rzucenie gniewu niewiele tutaj daje, bo tak naprawdę zabija, owszem, dwie kreatury, ale z jednej powstają dwie jedynki. Natomiast, znaczy z jednej powstają dwie jedynki, jeden Argus umrze, drugi przeżyje, ten 2-2 imp też przeżyje i to nie jest jakieś takie super mega wartościowe. Chociaż być może w kolejnej turze, jeżeli Dziany dobrałby Shadow Flame'a, a ewentualnie Hellfire'a, byłoby to całkiem spoko. No tutaj brakuje zdecydowanie do tego demon Rafu follow-upa po prostu, który mógłby zostać zagrany w kolejnej turze. W kolejnej turze Dziany może co zagrać? Twilight Drake'a, Hillbota, ale to nie są karty, które jakoś super będą Turuka martwiły, bo sam Hillbot daje 8 heala, wiadomo, natomiast pokazuje też, że przeciwnik nie za specjalnie ma czym ten stół usunąć. Twilight Drake jest duży, ale Turuk ma na ręce Sowę, w związku z czym nie stanowi to dla niego jakiegoś wielkiego wyzwania. Więc myślę, że tutaj Turuk powolutku przejmuje
kontrolę nad stołem. Co prawda, Dziany ma jeszcze doktora Booma, który dla Turuka może być problemem, ale do tego czasu są jeszcze dwie tury. W tej turze Turuk bez problemu może zagrać właśnie Jajko plus szefa Hochlików. Ma całkiem spoko stół, na który Dziany nie ma jako takiej odpowiedzi. Jeżeli teraz zagra Twilight Drake'a plus Hero Power, Turuk tego Twilight Drake'a wyciszy i go po prostu zabije, ale to może być w nie lada opałach Dziany, bo na kolejną turę jest oczywiście Dr. Boom, ale sam Dr. Boom nie robi zbyt wiele, przede wszystkim nie chroni Dzianego w żaden sposób. Jeżeli Turuk będzie chciał tradeować tego Dr. Booma, to jest to dla Turuka problem, natomiast Turuk raczej w tym wypadku, jeżeli teraz Dr. Boom by się pojawił na stole, zdecyduje się prawdopodobnie na agresję, bo podejrzewam, że będzie miał little damage. W tym momencie ile może wbić? Może wbić bez większych problemów 6 obrażeń kreaturami z dwójką ataku, te dwie jedynki poświęcić na skrillowanie stołu Dzianego. W kolejnej turze z Dunguardem tych obrażeń będzie, zakładając oczywiście zagrasowe, 6, 8, 13, czyli one damage over little. Więc no tutaj póki co sytuacja u Turuka jest dosyć korzystna. Znaczy, zacznijmy od tego, że wątpię, żeby Dziany doktora Booma w tym momencie zagrał, bo doktor Boom mu całkowicie nic nie daje. Oczywiście jest problematyczny dla przeciwnika, ale nie w momencie, w którym przeciwnik ma lethal. Bardziej właśnie Medibot, on tutaj już więcej robi, bo kreatura jest mała, natomiast daje możliwość przeżycia jednej tury i wtedy Dziany w kolejnej turze może wypaczoną otchłań zagrać, żeby zabić wszystkie kreatury, które Turuk będzie miał na stole. I podejrzewam, że taki scenariusz będzie miał miejsce. I teraz pytanie jeszcze jest, czy dobierać karty, jeżeli ten Medibot zostanie zagrany. Dziany byłby na 20 HP, jego przeciwnik ma 8 na stole, czyli zostaje 12. Dobranie karty mogłoby być śmiertelne, bo Turuk mógłby mieć Power Overwhelming plus właśnie tą Guarda i wtedy miałby little damage, więc podejrzewam, że Dziany tutaj tej karty nie będzie dobierał. Dokładnie tak. Chociaż akurat Turuk Power Overwhelming nie ma, ale Dunguard jest. No i teraz pytanie, co zrobi Turuk? Nie podejrzewam, żeby jakoś masakrycznie wysypał się na stół. Chociaż w przypadku dwóch Dunguardów, jeżeli założy, że jego przeciwnik będzie rzucał wypaczoną otchłań, poleci teraz za 8, zostawi przeciwnika na 12, zagra Dunguarda, zakładając, że drugi zostanie na ręce, to i tak w kolejnej turze będzie mu brakowało jeszcze obrażeń, więc nie powiedziałbym, że zagranie Dunguarda w tym momencie jest jakimś super mega mocnym playem, natomiast czy jest sens dogrywać teraz kreatury? To jest właśnie dobre pytanie, bo można założyć, że albo Dziany nie ma totalnie nic na ręce, albo właśnie ma wypaczoną otchłań, która nie jest kartą rzadko spotykaną, u Renoloka jest dosyć częstą. Pojawia się więc tylko Knife Juggler i Voidwalker. Tutaj okej, trzeba ten stół wypełnić, on musi mieć jakieś value, ale pytanie, czy dwie kreatury tam było trzeba zagrywać? Ciężko powiedzieć, zależy jaki Turuk miał plan na kolejną turę. W tym momencie widzimy Sylwanę ze strony Turuka. Dziany był w stanie wyczyścić stół do zera. Jeżeli teraz sobie poradzi z Sylwaną... Jeżeli teraz poradzi sobie z Sylwaną, to byłby w bardzo dobrej sytuacji. Natomiast właśnie poradzić sobie z Sylwaną nie ma jak. Turukowi będzie brakowało... Znaczy, to zależy od RNG, bo jeżeli zagra Dunguarda i drugi zostanie w ręce, to nie będzie mu nic brakowało do Lethala. Natomiast gdyby ten drugi wypadł lub Turuk chciałby mieć 100% little damage, to brakuje mu dwóch obrażeń, bo Abusive Sierżant na Sylwanę to jest 7 plus Dunguard to jest 12 łącznie, więc brakuje mu dwóch. No zobaczymy. Jeżeli teraz Dziany zagra doktora Booma, no to może zginąć w kolejnej turze. Zagranie Leroya, żeby zabić Sylwanę, niby okej, ale Leroy, jakby na to nie patrzeć, jest elementem komba Dzianego. Gram po prostu takie combo, które polega na tym, żeby rzucić Leroya, dopakować go i skopiować go Phaser z manipulatorem. Dosyć popularne na turniejach, mało popularne na rankedach. Kappa. Okej, widzimy ze strony Dzianego doktora Booma i czy będzie little damage ze strony Turuka? No jest szansa na to. Jeżeli teraz rzuci Dunguarda i drugi zostanie na ręce, to może go zagrać. Szansa na to, że z Dunguarda
wyleci Dunguard jest... spora, ale nie wiem jaka. Nie, chwila, jak to wygląda? Zostanie mu wtedy 5 kart. Dunguard odrzuca 2 z 5. Mam problemy z obliczeniem takich statystyk, ale tak jak widzimy, Turukowi Dunguard zostaje w ręce. 2 Dunguardy plus Sylwana kontra 14 HP to zdecydowanie dobry deal dla Sylwany z obstawą. Tak więc, moi drodzy, Turuk doprowadza do wyniku 1-1 i w sumie powiem, standardowo mamy remis, bo w większości tych półfinałów jest 1-0, 1-1, 2-1. Bardzo często powiedziałbym, że powyżej 75% jest 2-2 i później jest 3-2 dla któregoś z graczy. Tak więc Turuk już nie zagrał Warlockiem w tym półfinale. Został mu jeszcze Druid i Warrior. Natomiast Dziany ma dalej Reno, które Reno Warlocka, którego widzieliśmy przed chwilą, oraz Palladyna. Ciekawe jakiego. Kto się domyśla, co to za Palladyn? No zobaczymy, czy Turuk tutaj będzie chciał zagrać Druidem. Druid, moim zdaniem to jest taki dobry deck na koniec. Jak już wygrasz wszystkimi innymi, możesz wziąć Druida. Jak ci dobrze podejdzie, to wygrasz, jak ci niedobrze podejdzie, to przegrasz. Oczywiście upraszam bardzo, bardzo dużo. Natomiast bardzo często mam takie wrażenie, że ten Druid za taki deck robi. Natomiast Turuk decyduje się właśnie wystartować Druidem. Natomiast Dziany zmienia Reno na Palladyna. Oczywiście sekret Palladyna bez żadnych niespodzianek. No, zerknijmy sobie na rozdanko. U Turuka Living Roots, Druid, Drzewo, Szatkownik. No myślę, że tutaj Drzewo, czy tam Drzewiec i Druid out, Szatkownik. Kwestia tego, jak bardzo Turuk chce poszukać jakichś mana gainów w postaci gwałtownego wzrostu, czy też orzeźwienia, slash Innervate'a. Nie aż tak bardzo, zostawia sobie tego Shreddera. Dwa razy żywe korzenie, Swipe, Shredder, wygląda całkiem stabilnie. Natomiast u Dzianego odkupienie, pająki plus nożownik, to też jest całkiem fajne. Bardzo osobiście lubię odkupienie plus pająki, albo odkupienie plus Shredder minibot. I tak nawet się zastanawiałem, ostatnio się zastanawiałem, dlaczego to sekret Palladyny przestały grać 2 odkupienia, ale może to się nie sprawdza. A ja fanem sekret Palladynów nie jestem i raczej nim nie gram, chociaż ostatnio złożyłem z jakichś tam powodów, no ale mniejsza z tym. No, widzimy tutaj żywe korzenie. No i nasze uśmiechnięte, naćpane, znaczy najarane, sadonecki, drzewka. Już są gotowe, by toczyć bój z wielkimi, ohydnymi, ośmionożnymi pająkami. No i teraz co zrobi Turuk? Hero Power i zabicie tych pająków. Biorąc pod uwagę Redemption, odkupienie u Dzianego, no to zabicie tych pająków nie wydaje się być najlepszym pomysłem. Hero Power, żeby sprawdzić, czy nie ma Noble Sacrifice'a, obydwa pająki zostają. No i tutaj Dziany... Werbunek albo nożownik. Nożownik fajnie się kombi z pająkami, bo dosyć fajnie... fajnie się kombi, to może dużo powiedziane, ale jakoś tam te pająki... Znaczy dzięki tym pająkom nożownik sobie rzuci dwoma nożami. Natomiast werbunek... daje 3 tokeny, daje broń. No problemem jest tutaj swipe na pewno w przypadku takiego stołu kreatur 1-1. Plus zagranie werbunku oznaczałoby prawdopodobnie trigger tego odkupienia na jakimś tokenie 1-1. No, bardzo ciekawa sytuacja. Nożownik kontra pająki. Jeżeli zostanie zagrany nożownik, to byłbym w stanie podejrzewać, że Turuk może zdecydować się na swajpowanie. Swajpowanie z tyłu swojego przeciwnika. W przypadku, jeżeli Turuk teraz rzuci swipe'a, o ile się nie mylę, wstanie pająk, tak? Bo wszystkie kreatury zginą w jednym momencie. No, swipe'a nie mamy. Wszystkie kreatury zginą w jednym momencie i wydaje mi się, że wstałby pająk, chociaż czasem te sekrety są dla mnie niezrozumiałe. Ogólnie zasady Hearthstone'a czasem przyprawiają o ból głowy. Natomiast Turuk spokojnie sobie tutaj Living Roots w nożownikach Hero Power i jego przeciwnik zostaje z 2 jedyneczkami. A na ręku u Dzianego też nie jest zbyt wesoło, jest werbunek na kolejną turę plus Shielded Minibot. No Shielded Minibot już tutaj troszkę polepsza sytuację, bo gdyby teraz Dziany zagrał werbunek, to myślę, że Turuk bez najmniejszych problemów zagrałby swipe'a.
W sumie może pomyślał o swipe. To jest dobre pytanie. Czy zabijać 5 kreatur 1 na 1 u Sekret Paladyna swipe'em? Czy jednak go przytrzymać na później? No ja bym, szczerze powiedziawszy, zabił. No nie wiem, wychodzę z obserwacji byłbym w stanie stwierdzić, że jeżeli Sekret Paladyn ma jakąś kreaturę, jedną taką średnią, powiedzmy 2-2, 3-3, jakiś tam belcza, coś w tym stylu, i zagra Challengera lub ma cały stół jakiś mniejszy kreatur i zagra Challengera, to wygrywa w 90% przypadków, więc klirowanie tego boardu u Paladyna też jest dosyć istotne. Natomiast fakt faktem o tego swipe'a można też zostawić na bardziej krytyczną sytuację niż 5 tokenów 1 na 1. No zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie. Póki co low tap od Dzianego, no i u Turuka teraz mały problem. Poza w sumie dwoma Darnassus aspirantkami tutaj nie bardzo jest co robić. Big Game Hunter, no myślę, że tutaj raczej Big Game Huntera Turuk będzie chciał, przepraszam, pretendentkami. Big Game Huntera będzie chciał zostawić na później. Jest rozbicie low teba i jedna pretendentka przez Hero Power. No i teraz Dziany zagrywa pretendenta, tajemniczego pretendenta, którego wszyscy kochają i uwielbiają. No i tutaj jest ważne pytanie, na jaką kreaturę trafi pomsta? Właśnie, jakie Dziany ma sekrety? Pomsta jest, szlachetne poświęcenie, poświęcenie i duch rywalizacji. Jeżeli pomsta trafi na pretendenta, to bez problemu Turuk będzie w stanie go zabić Big Game Hunterem. Natomiast w przypadku, w którym pomsta wpadłaby na inną kreaturę, no to już byłby duży problem. No zobaczmy, co się stanie. Okej, okay, no stanie się tyle, że... Tak? Stanie się tyle, że pomsta wpadnie na tego pretendenta, bo nie ma innej opcji. Muszę przyznać, nieźle. Właśnie nie pomyślałem o tym, że nie ma tam Redemption, które zostało wykorzystane parę tur wcześniej. I to troszkę ułatwiło Turukowi sprzątnięcie tego stołu. No teraz nożownik plus werbunek wydaje się być najlepszym tutaj zagraniem. Dziany sprawdził jeszcze, co przeżyło. Czyżby obydwie kreatury zginęły? Nie. Jedna kreatura przeżyła i jest to Big Game Hunter. No myślę, że tutaj Dziany zdecyduje się na zabicie tego Big Game Hunter. A, sorry. Zapomniałem o Hero Power. No to wszystkie kreatury umarły. Jak to mówią, nożownik. Strzela nożem. Jak Turuk będzie chciał to przeżyć? To jest dobre pytanie. Być może gniew tego nożownika plus drzewiec wiedzy? Albo nie, w sumie Dr. Boom, Innervate gniew. Jego oponent ma 5 ataku. Tutaj Ancient of Lore, nie jestem, szczerze powiedziawszy, do tego Ancient of Lore'a przekonany. Dziany ma w tym momencie 5 ataku, więc potrzeby heala... A to dlatego, że nie widzę sekretów. Tak samo jak wy. Niestety technologia pokazywania sekretów jest jeszcze work in progress, w związku z czym będziemy musieli na to chwilę poczekać, żeby te sekrety widzieć. Faktycznie o tym Competitive Spirit troszkę zapomniałem. W tym wypadku Dziany ma 9 obrażeń. No i ten Ancient of Lore mógł być bardziej przydatny. Na wypadek True Silver Championa, bądź też Blessing of Kings. Dziany i tak tych kart nie mają na ręce. Natomiast Belcher tutaj zdecydowanie blokuje jakiekolwiek ruchy ze strony Turuka. I tym samym Dziany wygrywa drugą gierkę Paladynem. A w międzyczasie mieliśmy okazję posłuchać światowej klasy śpiewaka operowego, czyli Refika, aka The Dog. Ok, gierka numer 4. Dziany wraca do Reno Warlocka, natomiast Turuk, co w tym rozdaniu nam pokaże? Jest pretendentka, jest cień, jest Emperor. No gdyby ten Emperor miał jeszcze jakieś Innervator tutaj albo coś, mogłoby być ciekawie. Zerknijmy sobie.
Tak, jeżeli chodzi o Turuka, w drugiej turze pretendentka, w trzeciej Shade, w czwartej, jeżeli pretendentka będzie żyła, no to Druid of the... albo Shredder, no jest okej. Okay. Jest pełny mana curve, druga, trzecia, czwarta, piąta tura, nawet i szósta Udzianego. No, Sowa, która wyciszy tą pretendentkę, byłaby zagraniem, które chciałbym zobaczyć. Chciałbym zobaczyć, bo jeszcze nigdy takiego nie widziałem. Aczkolwiek nie powiem, parę razy przeszło mi przez myśl, żeby wychilać, ale, znaczy wysilencować, ale odłóżmy żarty na bok, oczywiście to byłoby tragiczne zagranie. Widzimy widzącego z kręgu ziemi, no tutaj głównie po to, żeby tej pretendentki jak najszybciej się pozbyć, żeby Turok nie dostawał co turę dodatkowego punktu many. No i teraz Turok ma problem, można tak powiedzieć, lekki tak, bo jeżeli teraz zagra Shreddera, w kolejnej turze będzie miał 4 many i 3-1 kreaturę po przeciwnej stronie stołu plus Shreddera u siebie. I będzie jedyne co będzie mógł zrobić to Hero Power zagrać albo Shade'a i to nie jest fajna opcja. Chyba, że Dziany zdecydowałby się na zabicie tego Shreddera, ale nie chce mi się w to wierzyć, przyznam szczerze. Chociaż może z sobą. Ale dalej, wydaje mi się to... Tutaj bardziej istotne jest zabicie tej pretendentki, która daje dodatkowy punkt many i przyspiesza Turuka o jedną turę w porównaniu do Dzianego. A teraz Dziany ma 3 many. Jeżeli pretendentka przeżyje, to Turuk w swojej turze będzie miał 5, więc Druid of the Claw wyjdzie na stół. Więc myślę, że mimo wszystko tutaj ze strony Dzianego zobaczymy kill tej pretendentki plus Szefa Hochlików. Szef Hochlików może nie jest jakiś super wyjątkowo dobry na kreaturę 4-3, ale Dziany nie ma jakichś super mocnych zagrań innych. No jest Sowa, która mogłaby tego Shreddera wyciszyć darzem z zombiakiem albo zombiak plus Hero Power. Jasna sprawa, natomiast... Okej, okay, no, Dziany jednak nie decyduje się na Szefa Hochlików, decyduje się na Sowę. I to jest spoko, spoko w sytuacji, w której Turuk nie ma swipe'a. Bo jeżeli miałby swipe'a, a właśnie go ma, no to bez większych problemów sprząta cały stół swojego przeciwnika, wszystkie kreatury. Sam zostaje z kreaturą 4-3 i teraz w tym momencie Dziany jedyne zagranie jakie ma to jest właśnie ten Szef Hochlików. No chociaż akurat doszła opcja, czy też odpowiedź Mortal Coil, który tego Shreddera będzie w stanie dobić. Ale jest ten Szef Hochlików zagrany, no ten Szef Hochlików traduje się niemalże za darmo z tym Shredderem, ale byłbym w stanie podejrzewać, że tego tradu nie zobaczymy właśnie z powodu Druid of the Claw, który przyblokuje tutaj atak tego Hochlika. 4-6 taunt, całkiem spoko. Dziany nie za bardzo ma co z nim zrobić. I ten Shredder sobie będzie tutaj powoli atakował. Co prawda Turukowi brakuje jeszcze zdecydowanie tutaj komba na ręce. Ale jest Emperor, który prawdopodobnie zostanie zagrany w kolejnej turze, plus Ancient of Lore, Ancient of War, które będą miały zmniejszony koszt, więc szybciej będą mogły się na stole pojawić. Dziany zastanawia się nad obrońcą Argusa, żeby zmienić tego impa na 3-5. Jednak Leroy, Leroy no tutaj pozbędzie się tego taunta. Szef Hochlików jednego smoka plus stworzy impa. To jest ogólnie myślę spoko. Czy w sumie no na pewno jest spoko, bo w końcu tu grają ludzie, którzy grają lepiej ode mnie, tak? Tak. Jeżeli teraz Turuk zdecydowałby się, to przyznam się szczerze, nie do końca. Mi się osobiście podoba, bo Turuk gra bardzo agresywnie, ale musi pamiętać, że gra na Reno Jacksona, znaczy boże, na Reno Warlocka, który może mieć po prostu Reno i wychilać ten damage, więc nie jestem pewien, czy ta agresja jest uzasadniona w momencie, w którym komba nie ma. Zagranie w ten sposób, rzucenie tego Rafa, wyczyszczenie tych kreatur jest ogólnie okej, natomiast mi się bardziej podobałby Imperor. Co prawda on nie daje niczego nadzwyczajnego, bo w tej turze, w kolejnej turze, Turuk dalej mógłby zagrać te same karty, które mógłby zagrać, ale mógłby zagrać, jeżeli Emperor zostałby zagrany w poprzedniej, Turuk mógłby zagrać w tej chociażby drzewca wiedzy i Rafa, dzięki czemu byłby troszkę lepszej sytuacji, mam takie wrażenie. No ale Turuk zdecydował się zrobić tak, a nie inaczej. I w tym momencie 3 siódemki. No tutaj można grać w pokera, jest trójeczka. Jest oczywiście Dr. Boom. No u Dzianego też odpowiedzi takie... No dobra, no są jakieś. Chociaż i tak zostaną jeszcze dwie kreatury, prawda? Jeżeli Dziany zagra teraz Power Overwhelming na Sierżanta, zabije Doktora Booma, Argusem zabije Bombę i Mortal Coilem drugą,
No to co prawda posprząta dosyć konkretnie stół Turuka, natomiast dalej u Turuka będzie Shade of Nax, może cień z Naxa, który będzie tutaj w cieniu sobie spokojnie rósł. Oj! To było troszkę ryzykowne. Szansa na to, że ta bomba zabije tego 7-3 była moim zdaniem nie najmniejsza. Znaczy 1 do 3 plus 1 do 4, 1 do 12, czyli jakieś 8%. Tak? 8%? Co na 12? No to jest coś w okolicach 8%. Więc no, może przesadzam, że jakieś takie ogromne. Aczkolwiek Herzon jest wredny i czasem takie cuda się zdarzają. Okej. Okay. Doktor Boom zniknął ze stołu. Jest Shade. W tym wypadku, znaczy w tym momencie, gdyby Turuk dobrał forzowne, czy miałby Lethal, ale fonów nie widać, jest zagrany Ancient of Lore, Swipisko, Raf. No tutaj mowy o Lethalu na razie nie ma, Dziany, Twilight Nether, wydaje mi się, że jedyna opcja. Tutaj nie ma w ogóle sensu mówić o jakimkolwiek innym zagraniu w tym wypadku. Jest Dziki Ryk, ale nie ma jeszcze Force of Nature, w związku z czym Turuk tutaj o Lethalu nie ma co myśleć. Emperor na 5 kart, ewentualnie 4, bo pretendentka pewnie pojawi się razem z Emperorem. Wydaje się być ok. Ewentualnie Ancient of War, co by wstawić większą kreaturę. Ale Emperor jest jak najbardziej ok. Przy okazji to jest mniejsza koszt jednego z elementów komba. Przez co powiedzmy w turze z kombem można zrobić troszkę więcej. No tylko pytanie, co? To jest pierwsza część pytania, a druga część, w sumie może nie pytania, ale druga część to i tak nie ma komba na ręce jeszcze Turuk, w związku z czym nie ma co za bardzo o tym myśleć. Hellfire, Dark Bomba, bez Hillbota w tym wypadku. No, w tym momencie Turuk jest One Damage of Lethal. No i już nie jest One Damage of Lethal, bo dobiera Force of Nature. Ma Dziki Ryk na ręce, więc spokojnie może wykręcić 15 obrażeń i zabić Dzianego. No i tak jak wspominałem wcześniej, najczęściej schemat to 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 i 3-2. A kto okaże się lepszy w pojedynku piątym, dowiemy się już za momencik. W tym momencie, moi drodzy, przechodzimy do ostatniej gry pierwszego półfinału. Dziany kontra Turuk, gdzie Dziany zagra Renolokiem, natomiast Turuk Warriorem. Tajemniczym Warriorem, którego jeszcze nie znamy. Ale zaraz poznamy. Tak myślę. No, chyba już wszyscy poznali. Tak dokładnie, moi drodzy, to jest oczywiście Green Patron Warrior. Green Patron Warrior, który no rozdanie ma takie bez rewelacji, powiedziałbym. Myślę, że tutaj Turuk będzie szukał jakiejś broni, być może jakichś tańszych kreatur. Chociaż ten rozduszony Berserker jako early drop też nie jest zły, szczególnie, że Turuk w tym momencie gra z Reno, który kreatury z czwórką życia zabija na dwa razy, bo tych porządkowych turach nie za specjalnie ma sposób, żeby cztery obrażenia z jednej karty zadać. Jakaś Dark Bomba, Mortal Coil oczywiście wchodzą w grę, natomiast Soulfire jedynie z Dark Peddlera. Atak kreaturą, musiałaby być kreatura, która ma dwa ataku plus abusive, więc tutaj... O! A to jest ciekawe. Rozruszony Berserker zatrzymany, reszta wyrzucona. Egzekucja, Akolita Bólu oraz Gromasz. A propos ciekawe, cień z Naxa w Reno Warlocku. No, przyznam się, że troszkę mnie to zaciekawiło. Chociaż pewnie za chwilę mi ktoś napisze, że to najpopularniejszy Reno ostatnio i wszyscy takim grają, tylko ja nic nie wiem. No ale cóż, jak to się mówi, trudno, trzeba żyć dalej. Póki co, no myślę, że tutaj nie będziemy mieli jakichś super szybkich playsów ze strony obydwu graczy. Udzianego pojawi się ten Shade w trzeciej turze, w czwartej być może Smog, w związku z czym rozruszony Berserker już nie stanowi takiego wielkiego problemu, bo Smog go po prostu zjada na hita. W czwartej turze już bez większych problemów Reno radzi sobie z takimi kreaturami. A Turuk nie decydował się na coinowanie go w drugiej turze, no co jest oczywiście sensowne, bo skoinowanie tego Berserkera totalnie nic nie dawało. A coin może się przydać w przyszłości. Natomiast problem u Turuka jest taki, że nie za specjalnie ma czym tutaj grać. Nie za specjalnie... Znaczy, karty dobierać w sumie ma jak, bo jest Łomot, jest Akolita, jest Battle Rage.
Natomiast nie ma żadnych takich fajnych synergii. W sensie nie ma chociażby DevSbite'a po to, żeby... Znaczy nie ma DevSbite'a z Agonią. Łomot w tym wypadku... Wydaje mi się, że Łomot i Execute na Twilight Drake'a byłby całkiem okej. Jaka jest tutaj inna opcja poradzić sobie z tym stołem? Obroni nie ma co na razie myśleć, bo póki co Turukowi żadna broń przyjść nie chciała. Łomocik zagrany. Jest wewnętrzny szał. Wewnętrzny szał na Grim Patrona albo na Akolite Bólu, żeby dobrać jakąś karcioszkę. Rozduszony Berserker sobie gdzieś tam dziabnie za 3. I to w sumie tyle. No tutaj zdecydowanie Turukowi brakuje tego DevSbite'a, który mam wrażenie byłby dość dużym zbawieniem dla niego. Fiery Warax, no daje możliwość poradzenia sobie z tym Shade'em w tej turze. I prawdopodobnie Akolita Bólu dograłem do tego, po to, żeby nie trzymać go na ręce, tylko dobrać kartę. Nie, jednak Turuk nie decyduje się na Akolita. No zobaczymy. Wysypanie się z Grim Patronów jest dosyć ciężkie w tym momencie. Jedyne co Turuk może zrobić to 2. Jest oczywiście jeszcze Elita Kronkoru, która też jakąś tam agresję pokazuje. Jest Gromasz, natomiast to wszystko myślę, że w przypadku, w którym Turuk gra z Renolokiem, no jest troszkę za mało. U Dzianego wreszcie pojawił się Reno, którego nie widzieliśmy chyba w poprzednich dwóch grach, o ile się nie mylę. Jest Emperor, który obniża koszt 6 kart przy okazji dwóm kartom do komba. Kreatury 5-5 razy 2 na stole, kolejny Dr. Boom. Naprawdę tutaj Dziany jest w mega dobrej sytuacji. No i Turuk będzie miał, mam wrażenie, problemy, żeby coś tutaj zrobić. Nie ma totalnie jak pozbyć się obydwu kreatur. Jest oczywiście możliwość zagrania Elity plus Battle Rage'a i zabicie Emperora, natomiast Lowtep jest póki co nie do ruszenia. Tak prawdopodobnie też się stanie. Jeszcze jest Battle Rage, który dobierze dwie karty. No tutaj może jakieś ciekawe drawy, top decki. Płatnerz, DevSbite. Jest wreszcie DevSbite, tylko pytanie, czy ten DevSbite nie jest troszkę za późno. Bo w tym wypadku, jeżeli teraz u Dianego pojawi się Dr. Boom, nawet z Dark Pedlerem, no może być już troszkę za późno. 25 HP to wbrew pozorom nie jest tak dużo. Szczególnie w momencie, w którym Dziany ma jeszcze 6 obrażeń dodatkowych na ręce, nawet 8 w przypadku dwóch sierżantów. No zobaczmy. Jest Dr. Boom u Turuka, ale czy ten Dr. Boom tutaj da radę coś zrobić? Dziany ma, jeżeli dobrze się domyślam, bo w sumie nie liczyłem, Lethal. Jest 16, 20, 24 obrażeń, więc Turuk raczej nie ma jak tego przeżyć. Przynajmniej nie wydaje mi się, żeby którakolwiek kombinacja kart, jaką zagra, coś dawała. Oczywiście mógł zagrać Akolitę, zabić bombę bronią i coś dobrać, ale to było zdecydowanie za mało. A w tym momencie, jeżeli dobrze liczę, Dziany powinien mieć około 24 obrażeń łącznie. Chociaż to wygląda tak troszkę, jakby ta bomba chciała tego Booma atakować, ale myślę, że to tylko tak wyglądało. Bomba atakuje za 7, Boom za 7, bomba za 1, Lowtep za 5 i tym samym Dziany wygrywa piąty pojedynek, wygrywając 3-2 z Turukiem i to jego zobaczymy w finale już za momencik po drugim półfinale. A my sobie póki co przejdziemy do studia. Ciekawe, czy trafię. O, dobra scena. Jest nie najgorzej.